Witam wszystkich widzów. W tym filmiku chcę Wam pokazać, jak wygląda gilda akwarystyczna w Wietnamie. Proszę wziąć pod uwagę to, że mamy do czynienia zupełnie z inną kulturą. We Wietnamie nie ma takiego pojęcia jak gilda akwarystyczna, która czynna jest w pewne dni i w pewnych godzinach. Handel odbywa się, póki są klienci. Jest kilka całych ulic lub jedna ulica w zależności od miasta, gdzie znajdują się sklepiki, w których można kupić wszystko związane z zoologią. Te sklepiki czynne przez cały tydzień. Towar jest wystawiany jak wewnątrz sklepów, tak i na chodniku przed sklepami. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tak samo jak i w poprzednich odcinkach związane z gildami akwarystycznymi, nie będę komentował, ale chcę podkreślić jedną bardzo ważną informację. W związku z tym, że w Wietnamie, tak samo jak i w innych państwach południowo-wschodniej Azji, nie ma zakazu na hodowlę, sprzedaż i trzymanie zwierząt, w tym i ryb akwariowych GMO. Właśnie dlatego są sprzedaże rybki glopisz. W filmiku wszystkie te rybki zostały przekreślone. Proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej jest zakaz sprzedawania, rozmnażania i posiadania takich rybek. Za samo posiadanie takich rybek może być nałożona kara w wysokości od 500 do 5000 zł. Widzę, że temat, jak wyglądają gildy akwarystyczne w innych państwach, Was zainteresował, więc postaram się zwiększyć ilość podobnych filmików. Jeszcze jedno, jestem ciekaw, czy ktoś z widzów zauważył, co tam sprzedają, czego u nas nie da się kupić. Jeśli tak, to proszę napisać w komentarzu. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.